Cześć, witam Was bardzo serdecznie na warsztacie Music Teamowym. Dzisiaj zajmiemy się prezentacją i nauką piosenki Ain't No Sunshine. Będzie to warsztat przeznaczony dla osób początkujących. Ponieważ jest to utwór gitarowy, my zajmiemy się akompaniamentem opartym na zmianie akordów. Moi drodzy, na początek powiedzmy sobie, na jakim brzmieniu możemy zagrać tą piosenkę. Ja wybrałem ustawienie ze swojego klawisza. Będzie to electric piano, słuchajcie. Czyli brzmienie mniej więcej coś takiego. Wy oczywiście możecie sobie takie brzmienie wybrać sami. Może to być na przykład jakaś inna odmiana electric piano, jakiś Rhodes. Albo po prostu czyste brzmienie fortepianu. Jak zaczynamy utwór? Utwór będzie nabijany do czterech i na raz uderzamy akord a-moll. Zaczynajmy. Bierzemy się do pracy. Na początek przeanalizujemy sobie wszystkie akordy z tego utworu. Od razu na wstępie chciałbym powiedzieć, że lewą ręką będziemy grali prymy w oktawie danych akordów. Początek utworu mamy trzy akordy. A-moll, e-moll i G-dur. Więc lewą ręką, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy grali prymy w oktawie. Skupmy się jeszcze na pierwszym takcie. W pierwszym takcie mamy trzy akordy do zagrania. Wiadomo, że jesteśmy w metrum 4/4, czyli liczymy do... Do ilu? Do czterech, słuchajcie. Bardzo dobrze. Pierwszy akord, czyli a-moll, będziemy grali... jako wartość półnutowa, tak? Czyli liczymy ją do dwóch. Raz, dwa i na 3/4 będziemy mieli dwa akordy, tak jakby wartość ćwierć nuty, czyli a-moll gramy raz, dwa, e-moll 3 i g-dur 4. To jest pierwszy takt. Pozostałe takty myślę, że będą jasne. Zaraz sobie o nich powiemy. Więc słuchajcie, przechodzimy teraz do omówienia przewrotów akordów w prawej ręce. O lewej już powiedzieliśmy sobie wcześniej, że będą to prymy poszczególnych akordów. Będziemy używać nazewnictwa amerykańskiego, tak jak zostało to też nagrane na warsztacie gitarowym, właśnie music teamowym. Więc tak, pierwszy akord, jaki mamy, będzie to akord a-moll. Zagramy go w takim przewrocie. Czyli pierwszym palcem gramy dźwięk C, drugim palcem zagramy dźwięk E, piątym zagramy dźwięk A. Drugi akord, e-moll. Zagramy go w przewrocie takim, czyli będziemy mieli tak, pierwszym palcem dźwięk G, drugim palcem dźwięk B i czwartym palcem dźwięk E. I ostatni akord z pierwszego taktu będzie to G-dur. Zagramy go w ten sposób, czyli pierwszym palcem dźwięk B, drugim palcem dźwięk D, i piątym palcem dźwięk G. Praktycznie w pierwszej linijce nic się więcej nie dzieje. Przejdźmy teraz do drugiej linijki. W drugiej linijce mamy dwa akordy septymowe. Będzie to e-moll 7 i d-moll 7. Zagramy je w takich przewrotach. I teraz tak. Pierwszym palcem zagramy dźwięk B, drugim dźwięk D, trzecim dźwięk E i piątym palcem dźwięk G. I schodzimy sobie na d-moll 7. I tutaj układ zostanie palców ten sam. Pierwszym palcem gramy dźwięk A, drugim C, trzecim D i piątym F. Dobrze, przeanalizowaliśmy teraz wszystkie akordy ze zwrotki, czyli pierwsze dwie linijki. Chciałbym Wam teraz zaprezentować, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Do tego użyjemy wspaniałego narzędzia, które na pewno lubicie i często z niego korzystacie, czyli metronomu. Ustawiamy metronom oczywiście w metrum 4/4 na tempo 75. Raz, dwa, trzy, cztery. Thank you.
Dobrze, wróćmy teraz do ostatniego taktu drugiej linijki. Tam pewnie zauważyliście, że mamy takie oznaczenie NC. Z angielskiego oznacza to no chord, czyli miejsce, w którym nie ma żadnego akordu, czyli najprościej mówiąc mamy pauzę. Tutaj ta pauza jest też na wartość półnuty, czyli a-moll uderzamy w ostatnim takcie. A-moll raz, dwa, na trzy, cztery, mamy już pauzę. Tych taktów pauzy mamy dokładnie 6. Jest to czas, kiedy możemy przygotować się na zagranie dalszej części utworu, w której oczywiście powtarzane są dalej te same akordy. Utwór kończy się kodą. Jest to znaczek, który widzicie powyżej. Kodę gramy 3 razy, czyli wracamy do motywu, który był na samym początku. Takie same wartości, czyli a-moll na wartość półnuty, e-moll i g-dur na wartość ćwierć nuty. Na zakończenie zagramy akord a-moll 6. Jak zagrać ten akord a-moll 6? Oczywiście w basie, czyli w lewej ręce, zagramy sobie w oktawach prymę, czyli dźwięk A. Natomiast używając sustain, który na pewno też posiadacie przy swoich keyboardach czy pianinach, możemy zagrać ten a-moll 6 w taki sposób. Pierwszym palcem będziemy grać dźwięk A, drugim palcem dźwięk C i czwartym palcem dźwięk Fis. Oczywiście możemy to rozłożyć, powiedzmy, w trzech oktawach, czyli wyglądałoby to mniej więcej tak. Nawet zagrałem w czterech oktawach, ale oczywiście w trzech też może być. Tak jak powiedziałem wcześniej, żeby ten efekt na końcu wyszedł nam bardzo fajnie, no to trzeba użyć sustain. Wciskamy sustain i gramy a-moll 6 przez 4 oktawy, niech będzie. Chyba że macie krótsze keyboardy, to oczywiście może być na przykład przez 3. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Życzę powodzenia w ćwiczeniu utworu i oczywiście spotkamy się pewnie niedługo. Do zobaczenia.